We wszystkich dotychczasowych materiałach pokazywałem krajowy rejestr zadłużonych w komputerze. Wiele osób nie ma jednak dostępu do komputera, a dostęp do internetu ma tylko przez telefon. Dlatego w tym materiale sprawdzę, czy da się korzystać z krajowego rejestru zadłużonych właśnie w telefonie. Ja nazywam się Szymon Stasiński, jestem prawnikiem od niewypłacalności. Zapraszam do serii Krajowy Rejestr Zadłużonych według syndyka. Dziś KRZ w telefonie. Zanim zaczniemy, jedna uwaga techniczna. Mamy różne telefony, które te same treści mogą wyświetlać w różny sposób. Nie korzystam z telefonu, który ma wyświetlacz w rozmiarze 6,5 cala o rozdzielczości 1080x2400 pikseli. Mój telefon pracuje na systemie operacyjnym Android i korzystam z przeglądarki Google Chrome. W przeglądarce internetowej wchodzę na stronę Krajowego Rejestru Zadłużonych, czyli prs.ms.gov.pl/krz. Jak widać, ta strona wyświetla się w sposób prawidłowy i jest czytelna. Klikam zaloguj w prawym górnym rogu ekranu, co przenosi na stronę służącą do logowania do portalu. Zalogowanie możliwe jest poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła. Inne formy logowania, w tym z wykorzystaniem profilu zaufanego, bankowości elektronicznej czy aplikacji mObywatel, dostępne są pod przyciskiem login.gov.pl. Na dole tej strony dostępny jest również link do rejestracji i utworzenia konta w portalu. Klikam w tym miejscu Rejestracja. Na następnej stronie wybieram login.gov.pl. Wszystkie dostępne w tym miejscu sposoby logowania wyświetlają się w sposób prawidłowy. Logowanie do Krajowego Rejestru Zadłużonych pokazywałem już we wcześniejszym materiale. Jeżeli chcesz, żebym pokazał, jak utworzyć konto w Krajowym Rejestrze Zadłużonych w telefonie, to napisz mi o tym w komentarzu. Wracam do strony do logowania. Wpisuję moją nazwę użytkownika oraz hasło i loguję się do KRZ. Po zalogowaniu strona jest czytelna, jedynie przycisk z imieniem i nazwiskiem jest nieco przycięty. Wybieram portal użytkowników zarejestrowanych. Jestem na stronie głównej. Na środku ekranu mam dostęp do najważniejszych opcji. Katalog dokumentów, dokumenty w przygotowaniu, moje postępowania, skrzynka odbiorcza. Po lewej stronie dostępne jest menu boczne, które umożliwia przejście m.in. do skrzynki przesyłek, czy listy postępowań. Rozmieszczenie przycisków jest identyczne jak w przypadku strony wyświetlanej na ekranie komputera, co pokazywałem już w materiale o portalu użytkowników zarejestrowanych. Link masz w opisie. Z dostępnej na ekranie przestrzeni roboczej, która w moim przypadku ma wysokość nieco ponad 13 cm, blisko 19% zajmuje pasek z informacją dotyczącą upadłości Getin Noble Bank. Ta informacja wyświetla się cały czas i nie można jej zamknąć. To w znacznym stopniu, bo do około 61% ogranicza przestrzeń, na której mogę przeglądać interesujące mnie treści portalu.
Można spróbować to zmienić poprzez zmianę ustawień telefonu i przeglądarki. W przypadku mojego telefonu mogę w ustawieniach wyświetlacza zmniejszyć rozmiar czcionki oraz pomniejszyć widok elementów na ekranie. W ustawieniach przeglądarki, w ułatwieniach dostępu, mogę zmniejszyć skalowanie tekstu. W moim przypadku efekt jest niewielki. Górny pasek informacyjny zajmuje teraz nieco ponad 14%. Zmiana ustawień w moim odczuciu nie spowodowała zwiększenia komfortu odbioru wyświetlanych treści. Uwagę dodatkowo przykuwa opis górnego menu, który nie zmniejszył się, a teraz nie mieści się w wyznaczonych ramach i zasłania pozostałe części ekranu. Widać to, gdy wyświetla się menu po lewej stronie. Być może zmiana ustawień telefonu i przeglądarki przyniesie większy efekt w Twoim przypadku. Ja wracam do ustawień podstawowych. Wyświetlanie strony Krajowego Rejestru Zadłużonych można zmienić jeszcze w jeden sposób. W tym celu w menu przeglądarki należy wybrać opcję Wersja na komputer. Teraz strona portalu wyświetla się dokładnie w ten sam sposób jak na ekranie komputera. Minusem widocznym na pierwszy rzut oka jest to, że wszystkie napisy i przyciski są dużo mniejsze, a część z nich jest ledwie widoczna. Można temu zaradzić bądź poprzez obrócenie telefonu w dłoniach do pozycji poziomej, co spowoduje obrócenie ekranu. Napisy i przyciski staną się większe, ale drastycznie zmniejszy się przestrzeń robocza. Innym sposobem, moim zdaniem lepszym, jest powiększanie i zmniejszanie ekranu poprzez gest rozciągania. Minusem tego sposobu jest konieczność przesuwania powiększonego widoku, gdy chce się coś przeczytać. Wyłączam wyświetlanie strony w wersji na komputer. Przechodzę do listy postępowań poprzez kliknięcie przycisku Moje postępowania na środku ekranu. Wyświetla się menu służące do filtrowania. Niestety filtrowanie zasłania listę postępowań, która przewija się pod spodem. Można temu zaradzić poprzez kliknięcie przycisku Zwiń kolumnę. Jest dużo lepiej, ale część ekranu zasłania przycisk i opis zwiniętej przed chwilą kolumny. Kliknięcie postępowania na liście powoduje jego wybór. Sygnatura wybranego postępowania wyświetla się powyżej. Żeby wyświetlić akta wybranego postępowania, klikam menu po lewej stronie, następnie Moje postępowania i akta postępowania.
Tu ponownie widok listy dokumentów zasłania menu służące do filtrowania. Klikam Zwinij kolumnę. Klikam wybrany dokument, żeby zobaczyć jego podgląd. Większość dokumentów wyświetla się prawidłowo. Pokażę jeszcze widok skrzynki przesyłek. W tym celu wybieram skrzynka odbiorcza na stronie głównej. Tu nie ma potrzeby zwijania kolumny, ponieważ wybrana skrzynka, odebrane, w opracowaniu czy wysłane, wyświetla się bezpośrednio poniżej menu filtrowanie. Menu filtrowanie nie zasłania skrzynki przesyłek. Do tej pory wszystko wyświetlało się w miarę poprawnie i czytelnie w przeglądarce telefonu. Niestety sytuacja wygląda inaczej w przypadku formularzy dostępnych w KRZ. Pokażę to na przykładzie zgłoszenia wierzytelności. Część widoku zasłania menu po prawej stronie, nawigacja po dokumencie i obsługa wniosku. Nie da się tego ukryć. Formularz w tej postaci jest trudny do odczytu oraz niestety trudny do wypełnienia. Rozwiązaniem, które szczerze polecam w tej sytuacji, jest przełączenie przeglądarki na wersję na komputer. Widok jest zdecydowanie bardziej czytelny. Poszczególne elementy nie zachodzą na siebie. Do przeglądania i wypełniania formularzy w tym widoku na pewno będą przydatne gesty powiększania i pomniejszania ekranu. Link do materiałów, w których pokazywałem, jak utworzyć i wysłać pismo w KRZ, znajdziesz w opisie tego filmu. Krótkie podsumowanie. Brak komputera nie uniemożliwia korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych. Krajowy Rejestr Zadłużonych powinien zostać dopracowany pod kątem wyświetlania na ekranach telefonów. Przełączenie przeglądarki w tryb wersja na komputer ułatwia działanie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych w telefonie, szczególnie w przypadku wypełniania formularzy. Napisz w komentarzu, z czym Ty masz problem w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Może będę mógł Ci pomóc i w kolejnym materiale pokażę rozwiązanie. Do zobaczenia!